Siema YouTube, czas na vloga i czas na śniadanko. Dzisiaj nietypowo bardzo na śniadanie. Bardzo dużo białka, około 100 gramów. Po pierwsze, polędwiczka wieprzowa z cebulką. Tu jest 400 gramów mięsa, także 80 gramów białka. A do tego 3 grzaneczki, tościki i Camembert Light. Także dużo białka. Dawno nie było treningu góry, także dzisiaj nagrywam trening góry. Pierwsze co zrobiłem to wyciskanie hantli na skosie dodatnim. Sztanga mi się trochę znudziła i wyciskanie sztangą mi się trochę znudziło, także robię hantle teraz głównie. I tu jeszcze chcę wrócić do tematu swojego śniadania, że właśnie tak dużo białka, czy to się wchłonie i tak dalej. To po pierwsze tak wchłonie się. A po drugie, ja po prostu zauważyłem, że ja się bardzo dobrze czuję po dużych ilościach białka, jestem bardzo nabity po takich ilościach i zawsze właśnie w posiłku przedtreningowym dbam o no, 2-3 rzeczy tak naprawdę, no może 4 nawet. Pierwsze to jest właśnie odpowiednia ilość białka, jest to minimum 0,3-0,4 gramy na kilogram masy ciała, czyli w moim przypadku jest to minimum 30-40 gramów. No ja zazwyczaj właśnie jem 3 posiłki dziennie, więc w każdym posiłku jem od 50 do 100 gramów białka. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to ilość soli w tym posiłku. Nie ograniczam się w ogóle pod tym względem, wręcz nawet powiedziałbym, że przesadzam. Z tym, że no ja po prostu się dużo pocę, więc ja dużo tego sodu wypacam, więc potrzebuję też dużo dostarczać. Trzecia rzecz, o jaką dbam, to ilość płynów. I tu również staram się w ciągu powiedzmy 2 godzin przed treningiem wypić przynajmniej litr, 1,5 litra płynów, głównie wody. Chociaż jak tam widzieliście, był na przykład Monsterek i potem jeszcze właśnie wypiłem litr wody. I to tak naprawdę mi wystarczy. Węgli nie potrzebuję, żeby zrobić dobry trening i mieć dobrą pompę. No ale wiadomo, że nie przeszkadzają, także jak najbardziej te węgle też jem. Dlatego, że te treningi te zazwyczaj trwają powyżej godziny, więc tego paliwa potrzebuję. No i oczywiście składnik X na każdy dobry trening. Czyli szmek z pompy. Ostatnia seria rozgrzewkowa z 40 i teraz pierwsza seria robocza z 50. Coś mnie fajnie w nadgarstku strzeliło, jak odkładałem te hantle. Ale chuj, trzecia seria. Dobra, ja nie mogłem zrobić trzeciej serii. Jak wziąłem hantel w rękę, to mnie kurewsku zabolało i boli mnie przy rotacji. Także dobrze akurat, że dzisiaj jedziemy za się do fizjo. To się, w sensie ona jedzie, a tu się od razu spytam. Bo mówię, nie boli mnie przy zginaniu w żaden sposób, tylko przy rotacji w jedną i w drugą stronę. Nie boli mnie jakby w tym miejscu, nie? Jakby nie mam je pokazać z jedną ręką. Ale o tu. Tu gdzie nosem pokazuję, to tu mnie boli. Także zrobię sobie teraz na maszynach. Bo na maszynach mogę, nie? W sensie nie muszę rotować w żaden sposób tymi dłońmi, tylko mam ją sztywno. Także teraz hamerek wleci i hamerek na barki. Jednak trening całej góry zamieni się jeszcze w nie wiem co. Na razie wiem, że mogę wyciskać i wiem, że nie mogę przyciągać na plecy.
Także na pewno zrobię klatkę, na pewno zrobię barki. Nie wiem, czy wszystkie całe barki. Może biceps, triceps, ale to mówię, zobaczę jakby w trakcie. No, czasami tak bywa, trzeba sobie jakoś radzić. Także teraz wyciskanie na płaskiej, na kamerze. No i zjeść. To ja jestem głupi. No tak. Nadal to ty. To jest redukcja. Patrz o jedzenie. Patrz o każdy kęs. Mi się śmiało. Jak to się zakrztusił. Kot się obraził, bo kota nikt nie przytula. Bum. Elo. Hej. A Rolcia lubi. Sztuka. Mamy kolejny dzień i dowiedziałem się w sumie wczoraj właśnie od fizjoterapeuty, że no to jest takie uszkodzenie, powiedzmy, mechaniczne, z którym no nie jestem w stanie nic zrobić. Jeden plus jest taki, że no nie jest to nic poważnego. Minus jest taki, że no nie mogę nic z tym za bardzo zrobić i to się samo po prostu musi zregenerować. Polecił mi, żebym sobie smarował przez najbliższe dni ze względu na to, że teraz jest stan zapalny, to maścią taką chłodzącą i żebym sobie to wcierał czymś właśnie takim twardym, co wejdzie mi w tkankę. Także czas to zrobić, w sensie już wcześniej to smarowałem, ale nie zaszkodzi kolejny raz, bo dzisiaj jest dramat, nie? O ile wczoraj na przykład mogłem w jakiś sposób zginać ten nadgarstek, no to dzisiaj już jest słabo, nie? Dzisiaj miałem problem z piciem kawy nawet. W sensie złapać filiżankę spoko, tylko przekręcić tak, żeby się napić, no to już jest problem i nagle się okazuje, że rotacja dłonią jest kurewsko istotna tak, tak na co dzień, nie? Tak generalnie, że jakby to się może wydawać błahostka, ale jak nagle, to zawsze tak jest w ogóle z kontuzjami, że coś wam się wydaje takiego błahego, ale nagle jak się coś dzieje nie tak,
to nagle jest problem. Także tak to wygląda, a do tego przyszło mi jedno zamówienie, ale na razie nie będę wam pokazywał, o co chodzi, bo będzie to też temat jednego z najbliższych vlogów, bo to zamówienie dotyczy jakby tego tematu. Prawdopodobnie gdzieś w ciągu tygodnia zobaczycie, o co chodziło. Tak jak mówiłem na poprzednim vlogu, zapisałem się na zrobienie badania densytometrycznego ciała, czyli tak zwanego DEXA scanu. I DEXA scan jest to badanie, które generalnie bada gęstość kości, ale też możemy zobaczyć szczegółowo, jak wygląda kompozycja naszego ciała i jeżeli chodzi o masę mięśniową, i jeżeli chodzi o podziom tłuszczu. No i uznaje się, że właśnie DEXA jest no jednym z najlepiej sprawdzonych badań. W sensie jest to badanie, które ma najmniejszy margines błędu, tylko trzeba pamiętać o tym, że ten margines dalej jednak występuje i może być nawet, no w sensie na tyle spory, żeby był istotny. Nie, to nie jest margines błędu rzędu, wiecie, 1%, tylko no troszkę więcej. Niemniej jednak jestem bardzo zaskoczony pozytywnie tym wynikiem. Badanie zrobiłem dokładnie po 2 tygodniach redukcji, równo było 14 dni od deficytu i waga tego dnia to było 103 kilo, czyli no 3 kilo mniej niż jak zaczynałem, no bo te pierwsze powiedzmy kilogramy no to szybko schodzą, więc 3 kilo spadło w ciągu 2 tygodni. Jeżeli chodzi o kości, wszystko jest w porządeczku, jakby pani nie miała żadnych zastrzeżeń, powiedziała, że jest syka lafą, a jeżeli chodzi o poziom tłuszczu, to tutaj dokładnie będę podawał procent, jeżeli chodzi o części ciała. W lewym ramieniu mam 13,7% tłuszczu, w prawym ramieniu mam 11,9%, czyli mam prawie 2% mniej tłuszczu w prawym ramieniu niż w lewym. I co powiem wam, że trochę widać, w sensie po prostu ta prawa ręka jest bardziej wyżylona, także ciekawie. Co mnie zdziwiło, to tułów, i tu jest tylko 14,4%, tylko jakby większość z tego to jest na brzuchu, w sensie jakby tak podzielić, wiecie, od mostka w dół i od mostka w górę, to podejrzewam, że po prostu ta góra ciała nadrabia i mam mniej tłuszczu, bo jednak na barkach, na plecach, na tej klatce piersiowej nie mam aż tyle tłuszczu, co na tym brzuchu. Jeżeli chodzi o nogi, to tutaj jest prawie porówno. W jednej jest 21,1, w drugiej 21,3. I no, najwięcej tłuszczu, w sensie najbardziej tłuste mam nogi. Chociaż nie, jest jeszcze jedna tłustsza rzecz, jest to głowa. Bo głowa ma 21,7, co mnie trochę rozbawiło. Ale mówię, no nogi są w miarę równo i są najbardziej tłuste. Ale ciekawe na przykład jest beztłuszczowa masa ciała, dlatego że w ramieniu, w sensie obydwa ramiona mam praktycznie równe, no to różnica jest 3,4 grama, nie? W sensie niecałe 4 gramy różnicy jest między masą mięśniową, w sensie beztłuszczową masą ciała w lewym i w prawym ramieniu, tylko ta jedna ręka waży 150 gramów więcej ze względu na tłuszcz. Jeżeli chodzi o nogi, to już ta różnica jest tutaj troszkę większa, bo jest to 160 gramów różnicy w beztłuszczowej masie ciała. I tu akurat powiem wam, że by się zgadzało, bo akurat lewa noga to jest ta noga, w której zerwałem więzadło. Więc to ma sens, że tam jest mniej mięśni niż w tej prawej, która jest powiedzmy zdrowa. Ale podsumujmy, ile mam tłuszczu? No więc, uwaga. Mój poziom tkanki tłuszczowej według DEXY wynosi 16,9%, biorąc pod uwagę całe ciało, a nie licząc głowy jest to 16,6%. Tak jak na poprzednim vlogu mówiłem, to według kalkulatora Navy, czyli kalkulatora, w którym się mierzy tam obwód pasa szyi, wagę i wzrost, no to tamten pokazywał mi 17%, więc jakby wyniki się pokrywają, co nie zmienia faktu, że dalej ja uważam, że jest to pomiar, w sensie błędny pomiar tłuszczu, w sensie, że mam go po prostu więcej niż te 17% i pewnie jakbym go powtórzył, to byłoby trochę więcej. Niemniej jednak, no mówię, cieszy mnie ten wynik, że to jednak nie jest, wiecie, 25 i w górę, tylko jest to jak najbardziej zdrowy przede wszystkim wynik. No i ja taki, powiedzmy, poziom tkanki tłuszczowej utrzymywałem
przez większość tych ostatnich lat. Powiedzmy, że czasami trochę było tego więcej. Rok temu, jak trenowałem MMA, to było trochę tego mniej, ale do tego będziemy dążyć, że właśnie tego tłuszczu było mniej. I ja sobie właśnie to badanie jeszcze powtórzę. Prawdopodobnie jak uznam, że koniec z redukcją, to sobie je po prostu powtórzę, jak zrzucę jeszcze powiedzmy, nie wiem, 5, 6, 7, 8 kilo, nie mam pojęcia ile to jeszcze potrwa, ale to sobie tak właśnie dla porównania powtórzę i tutaj nagram takie porównanie. I tu jeszcze jest jedna ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie znając dokładnie swój poziom tkanki tłuszczowej, mogłem też obliczyć swój poziom FFMI, czyli tak zwany Fat Free Mass Index. Jest to taki indeks, który pokazuje, ile mamy właśnie tłuszczu, ile mamy mięśni w stosunku do wzrostu, do naszej płci. I na podstawie tego można powiedzieć, czy ktoś jest powyżej średniej, poniżej średniej, czy wręcz można go posądzić o doping albo być pewny tego, że jest na dopingu. Jeżeli na przykład zobaczycie, nie wiem, FFMI score takich typowych kulturystów, no to będzie on koło 30 albo powyżej 30. Co po prostu świadczy o tym, że są byli na bombie, bo FFMI powstał w czasach, kiedy tych sterydów nie było i był sprawdzany, w sensie sprawdzono iluś tam kulturystów naturalnych, po prostu przed erą testosteronu, w sensie po prostu nie mogli brać, bo nie było co brać i na tej podstawie właśnie został stworzony ten indeks, więc trzeba brać pod uwagę, że jednak to były lata... 30, 40 mniej więcej, więc wiedza, możliwości i tak dalej też były dużo mniejsze, więc domyślam się, że ten FFMI w dzisiejszych czasach był zrobiony, no to te wyniki mogły być trochę inne. Niemniej jednak, jak się okazuje, mój FFMI wynosi 26,4, biorąc pod uwagę oczywiście, że miałbym 17% tłuszczu przy wadze 103 kg. Co jest wynikiem podejrzanym i według właśnie jakby tej skali, można by było mnie posądzić o doping. I że nie jest to po prostu naturalny wynik, a na pewno właśnie jest podejrzany. Tylko tak jak powiedziałem, według mnie po prostu tego tłuszczu jest więcej. Nie sądzę, że przy wadze 90 kg mógłbym wyjść na scenę, bo jakby z tego to wynika, że jakbym szedł do 90, no to miałbym około 5-6% tłuszczu, więc wiecie, raczej nie sądzę, że jakby z tego, co teraz wyglądam, wystarczyłoby 12 kg zrzucić, żeby mieć 5% tkanki tłuszczowej. Także ja dalej uważam, że mam około 20-22, ale to mówię, to jest taka właśnie ciekawostka. Zawsze chciałem zrobić tą deksę i w końcu po prostu ją zrobiłem dla siebie z ciekawości. Nie ma co gdybać, lecimy dalej z tą redukcją, bo póki co idzie bardzo w porządeczku. W następnych vlogach będę Was update'ować. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli na vlogu, w sensie jaki temat taki duży poruszyć, żeby był właśnie vlogiem tematycznym, że wiecie, tutaj jedzenie, tutaj jakiś trening, ale też żeby był właśnie jakiś temat, to możecie pisać w komentarzu, jakie tematy poruszyć. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym vlogu.